Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zdrowie człowieka jest wartością, której nie można kupić. Warto o tym pamiętać już od najmłodszych lat, ponieważ od naszego postępowania w dużej mierze zależy, czy będziemy zdrowi, czy chorzy. Zdrowie często bywa stanem ulotnym, dlatego też, aby je zachować, należy stosować prewencję. Prewencja zdrowotna profilaktyka to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu poważniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Celem prewencji jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie. Prowadzi do ograniczenia niesprawności i inwalidztwa. A jej istotnym elementem jest również zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Stan zdrowia zależy od wielu czynników. Koncepcję obszarów zdrowia przedstawił w 1974 roku Mark Lalonde. Wyróżnił on cztery grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia ludności, znane pod nazwą pól zdrowotnych Lalonda należą do nich. Obszar biologii i genetyki, obszar zachowań i stylu życia, obszar środowiskowy, do którego zalicza się czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i fizyczne, obszar organizacji systemu ochrony zdrowia. Koncepcja Lalonda została potwierdzona w 40-letnim, prospektywnym programie badań nad czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyniki niniejszego badania pozwoliły również uszeregować pola zdrowotne Lalonda, według wielkości ich wpływu na stan zdrowia. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się m.in. takie elementy jak aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek czy zachowania seksualne. Środowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka w około 21%. Korzystny wpływ na zdrowie mają czyste powietrze i woda, zdrowa i bezpieczna szkoła oraz zakład pracy. Negatywne oddziaływanie środowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu z degradacji środowiska naturalnego, promieniowania jonizującego, hałasu, szkodliwych substancji chemicznych oraz czynników biologicznych. Zdrowie człowieka w 16% uwarunkowane jest przez czynniki genetyczne, które mogą powodować dziedziczne predyspozycje do wystąpienia określonych chorób czy problemów zdrowotnych. Jedynie 10%, czyli najmniejszy wpływ na zdrowie, ma opieka zdrowotna. Jej struktura, organizacja, funkcjonowanie, czy też dostępność do świadczeń medycznych i ich jakość. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.